Hej! Jak tam się płynie? Co? Jak się płynie? Szybko. Szybko. Cześć, witam się z wami z Albanii. Przylecieliśmy do Tirany i będziemy się kierować w stronę Durres. Tam w okolicach mamy hotel, także spędzimy wspaniałe kilka dni na takim wyjeździe, można powiedzieć, bez dzieci. Także zapraszam was do oglądania, pokażę wam, jak wygląda nasz pobyt, co my tam robimy i jak takie dobre przysmaki albańskie jedliśmy. Zapraszam was do oglądania. Jesteśmy już w naszym hotelu. Właśnie przyszliśmy do restauracji naszej hotelowej i tutaj będziemy jeździć kolację. Tam za mną gra, co tam gra jeszcze raz? Portugalia? Portugalia, Francja. Także śmiesznie, bo cała restauracja siedzi odwrócona w moją stronę. Nie wiem, czy się patrzą na mecz, czy nam, nie no, wiadomo, na mecz, ale mam wrażenie, że się na mnie patrzą. Więc tak, ja jedyna siedzę plecami do telewizora. Także ciekawie. Zamówiliśmy sobie spaghetti linguini z owocami morza i będziemy testować. Także tu macie teraz widok z drugiej strony stołu. Tutaj pani już nam przyniosła czekadełko. Co to jest? Jakieś ja chyba pesto? Spróbuję taką. Dobra. Nie, tak. A to drugie? Ardidonorowe. Czosnek? Nie. Nie? Nie wiem. Jakiś taki, nie wiem. Okej, a to chyba jakieś grzanki takie z ziołami, no, tak, no. Super. Sobie. Także czekamy na resztę. Taka ciekawostka. Często w naszych filmach mówimy tureckim o porcelanie. No i porcelana jest bonna, czyli z Turcji. Jest piękne, piękne talerze. Tak, od razu zwróciliśmy uwagę. My chyba mamy bzika na punkcie tureckiej porcelany. No to masz bzika, ale ja też na to zwracam uwagę teraz już, bo też mi się podoba. No. Także dostaliśmy linguini z owocami morza, wygląda pięknie, pachnie jeszcze lepiej. Czesiek też sobie zamówił to samo. Talerz, klasyka. Albańska klasyka, dokładnie. Talerz też super, taki w ogóle nie taki gładki. Zawsze no pierwsze nasze obiad albo kolacja to musi być linguini i sija. Dokładnie, smacznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Obudziliśmy się rano, jest piękna pogoda. Spało nam się świetnie. Było bardzo wygodnie, a tobie? Bardzo wygodnie, ja chyba muszę poduszkę zmienić w domu, wiesz? Tak? Jednak? Tak, już nasze poduszki, nie wiem, już mi się, nie powiedziałbym, że znudziły, ale już nie jest mi się wygodnie. No dobrze, dobrze, no to trzeba zmienić, śpimy już na nich ileś lat, no to trzeba zmienić. Tu już widzimy basen, tutaj za nami już jest basen, ptaszki ćwierkają, a my idziemy na śniadanie. Tak, właściwie powinniśmy powiedzieć miłe minjesi, czyli dzień dobry po albańsku. Dokładnie. Co tam przyniosłeś dobrego? Kawkę. Kawkę, super. Także my już tutaj sobie nałożyliśmy siadanko. Co tam masz dobrego? Jajeczko, warzywka, serek, szyneczkę. No i ja. Super. Ja podobnie. Tutaj mamy jeszcze po kawce, także smacznego. Smacznego. Ostatni gryz melona na deser i śniadanie możemy uznać za zakończone, tak? Melon i ser kaszkawał. Polecam. Uwielbiam w Albanii ser kaszkawał. Tak, jest to taki, jest taki twardy, żółty ser. Twardy, ostrawy. Mm-hmm. Ja bym ostrzejszy jeszcze, ale ten nawet jest czuć tą pyszny trochę. Pyszny jest. Idziemy na plażę, wyszliśmy z naszego hotelu. Musimy teraz przejść kawałek. Wow, cykady jak tu krzyczą, bo im gorąco. Tutaj już mamy za chwilę plażę od razu, także wzięliśmy ręczniki, które dostaliśmy na właśnie naszych łóżkach leżakowych. Fajnie, bo pan nam, albo pani, nie wiem, ktoś nam położył rano ręcznik, także super. No i idziemy, o tu nawet parking jest, zaś można sobie przyjechać po prostu na plażę. Tu mamy taką drogę, ścieżkę, to jest super. A co tam będzie? A, owoce jakieś, fruta i coś tam. A my fruta mieliśmy na śniadaniu, prawda? Prawda, prawda. Zresztą my to jesteśmy tak objedzeni ostatnio owocami, co nie? Czegoś nie połamy. Oj, tam owoców nigdy nie za wiele. Nie, no mi to ten melon. Widziałem, że sezon na melonę. Szczególnie, ale takie zresztą to surki się objadłem dużo. W Polsce też ostatnio miałem tyle tych owoców, że... Tak, szczególnie borówek. O no, dokładnie. A tutaj pani sprzedaje owoce, warzywa. Ze spoko. Ale... Zimna, to kuchenki nie mamy, nawet popcorn można kupić.
Spoko. Ale pięknie, jejku, w ogóle nie ma żadnych zabudowań. A jak nie Durec, to? No jesteśmy chyba, nie wiem, z 15-20 km na północ od Durec. A niby tu się wszystko nazywa. O, pani znalazła żółwia, zobaczcie. A no, jest. To też klimat albański. On coś chyba je. Nie, on ma coś sokiem. A nie. To coś mu się do oka przyczepiło. Co to mu się stało? Także idziemy, ale piękne góry. Są też leżaki, parasole. A nasz hotel ma ci parasole? Tak? Tak. Mamy w cenie, no. Super. Tak mi kojarzy. Ale ja bym chyba nawet na recepcji nam chciałem mówić, jak się meldowaliśmy, że... Okej. Okay. Dobra, będziemy zaraz sprawdzać. Cześć, taki gwiazd. Dochodzimy właśnie, zobaczcie, jest nasza prywatna plaża naszego hotelu. Że idziemy spłaściutko, dużo piasku. Do czego porównujesz tą plażę? Do Bałtyku, jak zwykle. Tylko cieplej pewnie. No powiedzmy. Ale jest knajpka. Tak, jest jakaś knajpka. Ogólnie kawałek musieliśmy dojść, nie że jakoś daleko, ale odsunęliśmy się od tych wszystkich zabudowań i naprawdę wygląda to pięknie. Wow, jaki przyjemny piaseczek. Ciepły, mięciutki, miałki. Fajnie. Tu w pierwszym rzędzie wszystko pozajmowane, które bierzemy. A nie tam, a nie, tam też zajęte. Pan nam przyniósł ręczniki, także super. My wzięliśmy co prawda te basenowe, ale widać, że kompletnie niepotrzebnie, bo tu są inne i też są z logo hotelu Elite Bay, także wszystko jest, wszystko się zgadza, elegancko. Idziemy się kąpać, bo jest gorąco. Plaża jest szeroka, piękna, długa. Widok mamy też śliczny na góry. Naprawdę bardzo sympatycznie. W ogóle nie czuć ścisku, a zobaczcie, ludzi jest naprawdę sporo. No jednak ważne jest to, żeby mieć w hotelu prywatne leżaki, bo inaczej może być ciężko. Wieje trochę wiaterek, także nie czuć tego gorąca. Jest naprawdę przyjemnie. Jak woda? Przyjemna. Nie jest to dupa. Aha. Zmienię, także. Ale super wejście, takie piaseczek. Naprawdę podobne do Agadiru, co? Tak, to maratonu. Bardzo. No, ale też chyba tego też podobne. No okej, okej. Kolor jest ładniejszy. Tak, kolor jest śliczny. To samo może to w Chorwacji weźcie pod uwagę, także w Chorwacji nie ma takich plaż. No nie. No, super. To co, skakujesz? Ja to widzę. Oj, chyba daleko jest płytko. Chociaż tam ci już mają głęboko. Także powiem wam szczerze, że tutaj na północ od Durec jest zupełnie inny klimat niż w Durec, czy już teraz w Ksamilu. W tym momencie w Ksamilu to podobno się jak szprotki. Możecie potwierdzić, możecie zaprzeczyć, natomiast my jak byliśmy w zeszłym roku na przełomie sierpnia i września, no to było po prostu ciasno. Zatrzęsienie, ciasno. A tutaj no jest po prostu luzik, no jest naprawdę luzik, jest lipiec, 6 lipca, także no wakacje, sezon, może jeszcze ten nie najgorętszy, no bo powiedzmy, że sierpień to jest najgorętszy sezon, no bo wszyscy Włosi na przykład też przyjeżdżają mnóstwo, nie? Oni jeszcze, tak. Nie wiem, czy już mają wakacje, chyba właśnie nie jeszcze i dlatego może, no na razie jest tu bardzo, bardzo fajnie. Tak, cisza, spokój, nie ma hałasu, nie ma gwaru, jest, nie ma żadnej muzyki przede wszystkim. Naprawdę przyjemnie. Nawet z tego baru jakiegoś takiego plażowego nie leci muzyka, także super. O, fale się coraz większe zaczynają, ale tam jeszcze płyciej się zrobiło. A, okej. Okay. Właśnie chodziło się płytko. Chodziło się znowu płytko. A, nie, nie pamiętam. Zniesień. Słona woda? A nie wiem. Test słoności wody. Słona, ale... Słono, ale ostatnio gdzie byś? No ja byłem ostatnio w Turcji, tak? Nie, w Bułgarii. Nie, Bułgarii. To w Bułgarii było mniej. Pewnie ty próbowałaś na Rodos. No tak, ale tutaj jeszcze nie próbowałam. Już powolutku wracamy z plaży. Zobaczcie, odeszłam tutaj kawałeczek w bok z głównej ścieżki,
a tutaj już są bunkry i tych bunkrów jest tutaj sporo. Tutaj mamy dwa akurat, ale tam dalej widzieliśmy jeszcze następny. Także zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Tutaj jest jakby taka metal zrobiony, żeby to się nie zepsuło. Wzmocnienie. Patrzymy z drugiej strony. O, i tutaj tak to wygląda z drugiej strony. Także no ciekawie. Tak blisko takich bunkrów. Tych bunkrów to ja już widziałam tu mnóstwo w Albanii, ale tak blisko to jeszcze nigdy nie byłam. Że ciekawie, tu jest następny, o i tam jest jeszcze trzeci nawet bunkier, tam jeszcze jeden jest. Tu też są one, oczywiście już teraz są wiadomo, takie pozostawione same sobie. Tu był jeszcze jeden, także tu była jakaś, dużo tych bunkrów, zaś tu jeden tam rozwalony, tu kolejny. Ciekawostka jest taka, że bunkrów było więcej niż ludzi w Albanii swego czasu, nie? Także pomyślcie sobie, jaka to skala, ludzie głodowali, nie mieli co jeść i tak dalej, a zbudowano tu bunkry i wiecie, no żeby zbudować taki bunkier, no to mnóstwo betonu i stali trzeba zużyć, nie? Także no, taki był klimat tutaj w Albanii jeszcze te kilkadziesiąt lat temu. No właśnie, tutaj dalej pójdę, są kolejne te bunkry, bliżej można zobaczyć tutaj, one są takie za drzewami, pozakrywane. Ten już jest rozwalony, już można powiedzieć, że go nie ma. No ale wzmocnienia te stalowe, no nie tak łatwo jest rozwalić. Także tu jeszcze następny. Ten ładnie zachowany. No i tak, tam w tamtą stronę jeszcze widzieliśmy następne bunkry. Że sporo. Jak się w ogóle jedzie Albanią, to no tych bunkrów jest naprawdę dużo. I naprawdę je widać i dobrze. Słychać to tylko cykady. To już idę na główną ścieżkę, pokażę wam, że tam dalej też są kolejne bunkry. Tutaj już mamy drogę do morza, a tam dalej jak zerkniemy, o, tam jest kolejny bunkier. Wróciliśmy z plaży. Czas na dojadanie przekąsek samolotowych, których nie zjedliśmy. Piękny widok, sobie tutaj posiedzimy, porelaksujemy się troszeczkę. Kabanosy oczywiście zawsze są z nami. Smacznego. Już nie jedliśmy do kabanosów od ostatniej. Nie, do Turcji jeszcze jedliśmy, bo mieliśmy ze sobą. Mm-hmm. To już za 2 miesiące minęło. Ale pięknie jest. Wyszliśmy trochę popływać, to jest ekstra, bo są też takie wodne leżaki, na których można się porelaksować. Tutaj mamy chyba 1,40 m, także przyjemnie się pływa. A tam na końcu jest restauracja, właśnie hotelowa. A tutaj gdzieś pływa Czesiek. Zaraz może go znajdę. O, jest, płynie. Płynie. Woda jest cieplutka, rewelacyjna, czyściutka. Naprawdę ekstra. Można mieć też pokoje takim, tutaj z takim bezpośrednim dostępem do basenu. Ale my mamy jakby kawałeczek na 2 kroki od wejścia do basenu. Też jest ekstra. Super. Hej! Jak tam się płynie? Co? Jak się płynie? Szybko. Strzała. Trzeba zrobić. Tak, dokładnie. Trening trzeba zrobić. Także tak to wygląda. Gra sobie tutaj jakaś taka muzyczka delikatna, są prysznice. Jest pięknie. Wszystko jest w takim stylu boho, można powiedzieć. Chociażby zobaczcie te leżaki. Naprawdę super. A tam jest ten nasz pokój. Odpoczyliśmy troszeczkę, popływaliśmy, czas na obiad i
idziemy tutaj do restauracji, wypatrzyliśmy ją jadąc, taksówką jak jechaliśmy, to zobaczyliśmy, jak ona się nazywa, Fishland? Tak, coś takiego, no Fishland chyba, tak. No około 600 metrów musimy się przejść, także wyszliśmy z naszego hotelu, zobaczcie, tutaj po wyjściu się niewiele dzieje, jest droga po prostu. Palmy. Palmy, cisza, spokój, także bardzo sympatycznie. Idziemy coś zjeść, mamy nadzieję, że uda nam się zjeść kalmary. A ty na co liczysz? Nie wiem właśnie, ale też coś chyba z owocami morza na pewno, nie? Dokładnie, także idziemy. Idziemy, nie ma chodnika. Ale za dużo samochodów nie jeździ, coś tam jedzie z tyłu. Chociaż jednak trochę jeździ. W ogóle jest tu pięknie, jest to taka chyba trochę albańska wieś. Pod Durres. Ale śmieci przy ulicy dużo. Oj, śmieci jest bardzo dużo. Jeszcze muszą się wiele w tym. Oj, oni w ogóle muszą się jeszcze dużo nauczyć. Dużo się nauczyli przez te ostatnie, ile my tu jeździmy? Nie, no, przez 10 lat. 10 lat? Tak, diametralnie zmienił klimat w ogóle. Tak. Ale jeszcze dużo przed nimi. Mi się wydaje, że oni przez ostatnie 10 lat to przeszli praktycznie taką transformację jak my przez 30, nie? Ale nie do końca jest, tak jak widać. No możliwe, dobra, bo tam jeżdżą cały czas samochody, że musimy uważać. Doszliśmy, jesteśmy przy tej restauracji. Tutaj jest wejście główne, także wchodzimy. Siedzimy, dostaliśmy menu. Zobaczcie, jest Fishland i tak tutaj się prezentują ceny. Tutaj mamy jakieś grillowane warzywa. Za 400 leków. Ile to te leki? 100 leków to ile? 4,20. Dobra, tu mamy sałatki różne. Tutaj zupy. Tutaj mamy jakieś zimne przystawki. Dalej mamy zimne i ciepłe chyba. Tak, ciepłe też. Okej, tutaj mamy, co tu jest? Jakieś takie coś. Rudo, raw, surowe, nie wiem. Tutaj mamy makarony różne i risotto. Dalej mamy jakieś mięso i ryby. Tutaj mamy ryby, różne owoce morza. Takie dzikie, tak? Desery. I tutaj mamy jeszcze śniadanie, też można sobie tutaj kupić. I jest też pizza. Okej, okay. Nie ma znowu picia, bo mają oddzielną kartę. Przyszło nasze zamówienie, ja tu mam smażone kalmary, to chyba sos jakiś taki słodko-kwaśny. Tutaj sałatka grecka, którą już trochę zjedliśmy, czekając na nasze dania. A tu Czesiek ma smażony miks owoców morza, że smacznego. Jak tam, smakowało? Tylko widzę nogi po krewetkach zostały. Smakowało, jadłem lepsze. To nie było porządku. Poprawne. W porządku. No, te kalmary trochę takie gumowate. Jadłam lepsze i to nawet w Albanii, w Samilu na przykład. Ale były ogólnie smaczne. W Albanii. No tak, w Albanii najlepsze. No, na przykład te śmierniczki były bardzo dobre. Takie. No to były kalmary, nie? Dla mnie. Wyszliśmy już z restauracji, pojedliśmy, napiliśmy się smacznych rzeczy. Posiedzieliśmy, nikt nas nie gonił, nikt nie chciał wychodzić, także tak, o to nam było też przyjemnie. Chodziło. Teraz idziemy lasem, nie wiem czy słyszycie te cykady, które hałasują, ale tak. Świeci słońce. 40 euro zapłaciliśmy za nasz obiadek z owocami morza, z winkiem, wodą, sałatką. Tak, teraz znaleźliśmy przejście, bo wcześniej szliśmy ulicą. Znaleźliśmy przejście właśnie takim lasem. No i będziemy wracać plażą do naszego hotelu. Ja mam na sobie kostium, także ja będę pewnie płynęła. A ja nie. Ja będę płynąć, Czesiek będzie szedł i trzymał rzeczy. Zobaczcie, idziemy. Droga na plażę, piękną plażę. Chyba jedną z ładniejszych w okolicy. I zobaczcie, jaki syf. Oni tu chyba przyjeżdżają wyrzucać worki ze śmieciami, nie wiem, ale jak to w ogóle wygląda. Okropieństwo. Naprawdę.
wyszliśmy z lasu, zobaczcie, kawałek dalej wyszliśmy z lasu, tu już jest plaża, zrobili parking, to już jest wszędzie piasek, zrobili parking, są prysznice, jest jakiś fast food, tego co widzę, są leżaki i elegancko, czego tu chcieć więcej, tu są chyba jakieś łazienki albo coś. Tam wcześniej panowie robili grilla, także no, znaczy dla siebie, tak? My wcześniej z hotelu szliśmy 11,5 minuty, a idziemy 9, od ulicy do plaży, a do naszego hotelu no to tam gdzieś jest. Tak, no dobra, ale przynajmniej nie idziemy ulicą. Nie, no tak, tak, fajnie, ja mam buty. Ja też mam buty. Wybraliśmy się właśnie na obiad. Idziemy do restauracji, która jest około 2 km od nas. Także idziemy sobie plażą, bo jest przyjemniej niż tą ulicą, tak jak wczoraj szliśmy. Zobaczymy, to będzie inna restauracja, zobaczymy co tam dobrego zjemy i co tam będzie. Nasza restauracja hotelowa jest super, jednak niestety tam nie ma wina takiego ładnego, jakby domowego wina na karafki. Można kupić tylko takie wino w butelkach, strasznie drogie, także no tam może zjemy kolację, a na obiad szukaliśmy jakiejś knajpki, gdzie możemy właśnie napić się również takiego albańskiego domowego wina, także znaleźliśmy na Google Mapsach i właśnie się tam kierujemy. Dzisiaj trochę może bardziej zburzone jest wiatr, ale zobaczcie, plaże puste, także rewelacja. Albo 30 minut później spacerów w ogromnym słońcu dotarliśmy w Favela Chica. Nie? To nie to? Ojej, to idziemy jeszcze dalej. Dotarliśmy, udało się. Jestem cała mokra, po prostu gorąco jest strasznie. Ale jesteśmy, wygląda to fajnie, jest dużo miejsca. Nie wiem, czy znajdziemy miejsce, żeby usiąść, bo jest tłum. Dotarliśmy, udało się, ale było to skrapione bardzo gorącym słońcem. Także jesteśmy w restauracji Toni, pokażę wam jakie są tutaj ceny. Tu mamy jakieś mięsne dania, tutaj mamy ryby i owoce morza. Jak to było, 100 leków to 4, dam 20. Tutaj mamy też różne inne owoce morza i jest też makarony i risotto. Ja sobie zamówiłam krewetki z cukinią linguine. Tutaj mamy dodatki typu tzatziki, frytki. Są też pizze. Pizze w Albanii są bardzo dobre zazwyczaj. Zupy, sałatki i co tu jeszcze mamy? Picie, różne napoje wyskokowe i te mniej wyskokowe. Także takie mamy ceny. Ty co tam sobie zamówiłeś? Rybkę, doradzę ci się. Okej. Okay. Jeszcze myślę, czy małże mi wiesz? Okej. Okay. Gdzie są te małże? Aha, za 500, okej. Okay. Spoko. Czyli jakieś 23 zł? 21 zł. 21, okej. Okay. Ogólnie bardzo tu ładnie, dużo zieleni. Odeszliśmy chwilę od plaży i już jest, no normalnie, zieleń, trawa, różne restauracje. No i czekamy. Pierwsza część zamówienia przyszła. Mamy sałatkę grecką. Ogólnie często w Albanii jest tak, że dają wielką michę warzyw
i jakieś 4 kawałeczki sera, 2 oliwki na krzyż i tyle. No to akurat szkoda. Czasem nawet myślałam, żeby z własnym serem przychodzić do restauracji. Ja sobie dzisiaj zamówiłam linguini z krewetkami, także linguini? Przyszło. Może powiedzmy, co to jest linguini, to jest rodzaj makaronu. Tak, tak, taki spaghetti, ale taki płaski, no takie płaskie spaghetti, tak? W ogóle bardzo dobre, poznaliśmy je właśnie w Albanii i też sobie kupujemy takie w Polsce. Tak, to jest popularne we Włoszech, no bo to jest włoskie ogólnie, nie? No, takie spłaszczone spaghetti. Pasuje idealnie, żeby ten sosik, taki z owoców morza właśnie przyklejał się do tego makaronu. Mm-hmm. Nie oblepiał go tylko dookoła, tylko żeby tak przyklejał się na płasko. Okej. Okay. Jest też czeska ryba. Śmiesznie, bo zobaczcie, sama ryba na talerzu. Jest cytryna i sałatka. Jest cytryna i liść sałaty, oczywiście. Dobrze, że wzięliśmy do tego sałatkę grecką. Jak? Wygląda smakowicie. Pamiętam, nie wiem, o czym chodzi, ale generalnie do ryba jest najlepsza w Albanii. Nie wiem, czy to jest smak samej ryby, czy też sposób przyrządzenia. Ale na przykład w Turcji jem, no bardzo dużo dojadujemy w Turcji na przykład. A ona w Albanii jest najlepsza. Czy w Grecji też jemy, no jak jesteśmy? No i w domu też jemy, bo kupujemy tak, często. Tak, w domu też nam się zdarza, no ale to już sposób przesądzenia na pewno. Ale w Albanii jest zawsze najlepsza. Nie wiem o co chodzi. Może no tutaj to jakoś to może dobrze pływa. Chociaż ona to jest hodowlana dojada, no to też nie umiem na to odpowiedzieć. No to smacznego. Okay. My już wzięliśmy rachunek, ile nas tam wyszło? 33,60 euro powiedzmy. Tak, bo my w euro nie mieliśmy leków. No i tak przelicza właśnie, 100 leków to jest 1 euro tak naprawdę. Mhm, okej. Okay. Czyli 30 tam, ile tam 5 euro powiedzmy, a ile wczoraj? 40. 40 euro, no. Także no ale wczoraj byliśmy czyste owoce morza, nie? Tak, tak. A dzisiaj też chyba jedziemy w sumie, no bo tak. No tam było chyba trochę drożej jednak. Troszkę, no. Ale tu jest lepsze jedzenie i w ogóle rewelacja. Bardzo dobre. Tak jak widać po pustym talerzu. Czas na kolację. Ostatnią kolację. Idziemy do naszej restauracji, naszego hotelu. No i powolutku się będziemy żegnać z Albanią, tak? Powolutku, jutro. Bardzo powolutku. Jeszcze jutro mamy czas. Dopiero o 11 mamy zamówiony transfer. Także jeszcze na spokojnie zjemy sobie śniadanie. Na spokojnie jeszcze troszeczkę może popływamy w basenie. Ja spakujemy się. Ja sobie w pracy wziąłem jutro, więc na luzie jutro. Obyśmy nie mieli żadnych opóźnień i żebyśmy na spokojnie dolecieli do domu. Także idziemy teraz jeść kolację. Zamówiliśmy sushi z łososiem, rybą i co tam jeszcze było? Tuńczyk na ostro, coś takiego. Okay. Dostaliśmy też czekadełko, także tutaj jemy sobie z oliwą i z sosem balsamico. Jest pysznie, jest smacznie, czekamy jeszcze na linguini z owocami morza. Dostaliśmy danie główne. Co tam masz dobrego? Takie spaghetti z owocami morza, to jest linguini, ten sojowy makaronu. Tak, ja to samo. Klasyka nasza, na pierwszą kolację była klasyka. Dokładnie. Pychotka. Za co kochamy Albanię, naprawdę. Tutaj to jest petardka, polecamy. Oczywiście, wiadomo, w innych krajach, typu Włochy, też można takie rzeczy zjeść, ale nie w tej cenie i nie tak. Nie tak, po prostu, nie tak. W żadnym innym kraju tak jak nie zjedliśmy takiego dobrego jak w Albanii. A w tylu miejscach tu już jedliśmy, że no polecamy, no, co to dużo gadać. Pojedliśmy, wracamy do pokoju, pakujemy się. Dokładnie. I co, idziemy spać, a jutro rano śniadanie, jeszcze tam kilka rzeczy robimy i basenik jeszcze, myślę. Tak. Basenik, trzeba popływać. I co? I powolutku będziemy już zmierzać ku końcowi, chociaż jeszcze trochę przed nami. To co? Już kończymy nasz wyjazd, pakujemy się, jak widzicie. To są nasze dwa plecaki tak naprawdę, które my zabieramy. Czy lecimy na 3 dni, czy na tydzień też jesteśmy się w stanie w te plecaki spakować bez problemu. Jak ci się podobało, żonuś? No ogólnie super, bardzo fajne tak się odstresować sami, tak, bez dzieci. No było przyjemnie, ciepło, gorąco przede wszystkim. Odczarowaliśmy Albanię, nie? Pakujemy się, tak. Pakujemy się. Ostatnio jakieś tutaj
szlify, że tak powiem, przed wyjazdem i idziemy do samochodu, tak? Do samochodu. No do taksówki, do taksówki, zamówionego transferu, tak, nie? Jeszcze, tak. Jeszcze tak. Chwilę mamy czasu. Ja tu się jeszcze smaruję takim kremikiem, super kremik. Dostaliśmy na testy. To jest orientalna polska firma. Ten podoczy to rewelacja, bardzo mi pasuje. Nawet mam wrażenie, że jestem taka bardziej promienna i to nie wiem, czy to od tych kremów, czy to od tego relaksu, który tutaj zaznaliśmy, jak myślisz? Ja myślę, że od tego i tego, po trochu. Po trochu, dokładnie, dokładnie. No, także było fajnie, było miło, ale się skończyło, tak? Jak to mówią. Tak, jeżeli chcielibyście zobaczyć te kremy i sobie po nich poczytać, to wrzucamy też Wam link w opisie do strony Orientana, możecie tam wszystko tak, sobie zobaczyć. Dokładnie, wrzucili nam newsletter, to tam jeszcze są zniżki, mamy krem do rąk, który też jest super, esencja do twarzy, właśnie po tej esencji mam wrażenie, że jestem jak nowonarodzona, to jest esencja na noc, ją się nakłada, no i jest super. Też eliksir do skórek, który ma taki fajny gumowy aplikator. Ja sobie całe dnie tutaj aplikuję i wtedy od razu... No, w samolocie robiłaś, nie? Tak, tak. No bo mam strasznie suche te skórki. Jednak to powietrze, samolocie i w ogóle no psuje to wszystko. A to jest ekstra fajne, bo zazwyczaj te do skórek są w lakierze, tak jak lakiery. A to jest w takim aplikatorze jak do ust. No i... Spoko. Także zobaczcie koniecznie w opisie, na stronie Orientany możecie zobaczyć te kremy tak, wszystkie. Wszystkie są w dobrych pojemnościach, także mogliśmy je ze sobą łatwiutko zabrać, także super. Jeszcze krem do twarzy też mamy, tutaj Wam jeszcze pokażę, bo dostaliśmy niedawno od firmy Orientana kremy różne, przeróżne, do testowania. Dostaliśmy na przykład, tak jak ja teraz wzięłam na ten wyjazd, cały taki zestaw kremów ze śluzem ślimaka, które mają działanie wygładzające, mocno regenerujące, również przeciwzmarszczkowe, odżywcze, także no, śluz ze ślimaka znamy, tak, to z tych koreańskich kosmetyków głównie. Oczywiście to jest polska firma, która również tworzy tego typu kosmetyki. Bardzo mi tutaj przypadł do gustu ten krem pod oczy, bo jest bardzo delikatny, nie jest jakiś ciężki i tak dalej. Tutaj mamy esencję do twarzy, którą stosuje się na noc. Jest też taki właśnie eliksir do paznokci i skórek, który ma tutaj taki bardzo fajny to, czym się nakłada ten kremik. Także on to jest takie gumowe, także bardzo przyjemnie się z tego korzysta i fajnie działa na skórki. Ja akurat skórki mam zazwyczaj przesuszone, także super mi to regeneruje. I też dostaliśmy krem do rąk, który dopełnia tutaj ten eliksir do paznokci i skórek oraz najważniejsze krem do twarzy, który można stosować na dzień, można stosować na noc. Także ja testuję, na razie bardzo mi to pasuje, szczególnie ta esencja fajna była na wieczór, na noc i ten krem pod oczy. Na razie to są moje dwa tutaj do twarzy, dwa takie hity. I też ten eliksir do skórek też jest super, bo można go sobie szybko używać. Wczoraj na przykład lecialiśmy samolotem, to ja sobie siedziałam, sobie smarowałam skórki, a później krem do rąk. Także fajnie, dziękujemy bardzo, będziemy stosować. Oczywiście zajrzyjcie do opisu do filmu, tam znajdziecie link do strony do Orientany, gdzie możecie sobie zamówić te wszystkie kosmetyki. I również jak się zapiszecie do newslettera, dostajecie 10% zniżki. Tam są teraz fajne promocje, także warto. Nasz wyjazd już dobiega końca, powolutku już się pakujemy i żegnamy się z Albanią. To znaczy mówimy do zobaczenia, tak? Tak jest, zdecydowanie mówimy do zobaczenia, także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jak chcecie zobaczyć, jak się tutaj dostać, dostaliśmy, no i cały lot, transfer, jakie to jest proste, to możecie zobaczyć tutaj, a film z hotelu wrzucamy Wam tutaj. Także zapraszamy do oglądania, pozdrawiamy Was, zapraszamy na kolejne nasze vlogi. Cześć. Trzymajcie się.